on air. Taki się pojawił napis na górze mojego laptopa. Co oznacza, że prawdopodobnie jesteśmy już live, na żywo. To znaczy... Albo, że oddychasz, bo jesteś on air. Pod powietrzem, pod tlenem. Może tak być. Na żywo to nie jest dobre określenie na nasz stan o godzinie 4:25, bo tyle właśnie jest w tej strefie czasowej, w której się znajdujemy. A jest to strefa czasowa po prostu ludzi leniwych i ludzi, którzy nie posiadają ambicji i nie wstają wcześniej rano i potem nie mogą zostać multimilionerami. Bo gdyby wstawali wcześniej rano, to by multimilionerami mogli zostać. Albo dziedziczyć fortunę po kimś na przykład. Ale nie wstają wcześniej rano tacy jak my. Tacy jak my wstają wtedy, kiedy muszą. A dzisiaj musieliśmy o 4:25. Ja jestem Jakub Olkiewicz, a po drugiej stronie jest Leszek Milewski, który no też wygląda tak, jak wygląda. To ja, owszem, owszem. No super. I co? Mogę na przykład cytat Ciorana na dzień. Możemy sobie. Masz coś przygotowane? Czy jakikolwiek. Możemy po prostu wybierać sobie i co poranek zaczynać z Emilem Cioranem, naszym duchowym przewodnikiem. To jest dobry pomysł, tak myślę, ponieważ nie ma takich poranków, które nie byłyby pasujące do tego, co Emil Cioran wypisuje tam sobie. A pamiętajmy, że Emil Cioran wypisuje zazwyczaj rzeczy smutne i pozbawiające świat nadziei i czytelników. Przyznam, teraz skorzystałem jakby z gotowców, czyli sprawdziłem ulubione cytaty, najczęściej takie wyróżniane cytaty Emila Cierana i spodobało mi się po prostu odmawiam. Odmawiam, o, i to jest dobre. Zwłaszcza, że ja pochodzę z subkultury, gdzie się odmawia składania zeznań. I do niczego nie przyznaję. Do niczego się nie przyznaję, odmawiam składania zeznań. Natomiast niestety zeznań nie odmówił Mariusz Piekarski w meczykach.pl. A mógł i może by to się lepiej skończyło dla niego i dla Macieja Rybusa niż to, że te zeznania złożył. I to były obszerne zeznania, takie naprawdę wyczerpujące temat, ponieważ okazało się, no ale nie uprzedzajmy faktów, najpierw zapytam cię, przygotowałem sobie, a jak to ludzie prowadzący poranek, oni zawsze takie jakieś mają zdanka, którym można zagaić, ja sobie taki przygotowałem. Leszek, czy czujesz się bezpiecznie obecnie? Jesteś w Polsce. No, powiem ci, ostatnio, no zdecydowanie nie. Pod swoim sklepem lokalnym, czyli tak zwanym z własnym paśnikiem, wypowiedziałem rosyjskie słowo i musiałem bardzo szybko biec wkrótce. I to, ponieważ wszyscy mnie ścigali. Ludzie wychodzili z bloków, ludzie wychodzili z autobusów i ścigali mnie, żeby coś mi zrobić. Tak dosłownie było. Ja pamiętam doskonale, bo no, szkoła była te 15 lat temu, ale pamiętam jeszcze mimo wszystko to, co się działo 15 lat temu, kiedy byłem w szkole, jak uczulano nas na lekcjach przysposobienia obronnego, że ukraiński i rosyjski mają pewne różnice, takie subtelne momentami, ale mają pewne różnice i każdy w Polsce jest nauczony od dziecka, od kołyski, odróżniać język rosyjski i ukraiński. No i wiadomo, no potem konsekwencje są już jasne, że jak tylko rosyjski odróżnić, to jak przysłyszysz się, czy na pewno nie ukraiński, nie, to rosyjski, no to już jest na kozak i tak dalej. I no Mariusz Piekarski tutaj ujawnił trochę tej polskiej rzeczywistości. I ja tylko byłem zaszokowany, że tak późno Rosjanie na nagłówki to wrzucili. Bo wydawało mi się, że być może tak symultanicznie uda im się nadawać to, co meczyki dają, to live na te wszystkie swoje kanały, bo tam były naprawdę takie headlinery typowe. Przepraszam, że makaronizmów nakładłem do tej wypowiedzi bardzo dużo, ale no to były takie urywki wypowiedzi, które z miejsca mogłyby wylądować na nagłówkach tego Sports.ru. I nagłówek typu w Polsce jest dużo nakręconych ludzi, zginął przecież Paweł Adamowicz, nie zszedł ze sceny, no to to jest coś tak skrojonego pod potrzeby rosyjskich dziennikarzy, że trudno mi nawet sobie wymyślić coś bardziej skrojonego. Nie wiem, Leszek, czy chciałbyś tutaj zabrać głos co do tego, czy taka wypowiedź jest na miejscu, jeśli chodzi o rzeczywistość w Polsce? Znaczy, chciałem też zacząć od tego, zanim do tego nawiążę, że ciekaw jestem nawet samej reakcji Maćka Rybusa na to, że Mariusz Piekarski pojawił się w tym programie i powiedział to, co wiedział. Rozumiem, że agent zawsze musi wspierać gdzieś swojego piłkarza. To jest jakby podstawa tej współpracy. Tak? Bez względu na to, jaką piłkarz podejmie decyzję, agent jest z nim. Trochę jak adwokat. Natomiast to mam wrażenie, że
zamieszanie, znaczy no, krytyka Rybusa stała się jakieś 10 razy większa po występie Mariusza Piekarskiego niż przed nim. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Tak, też mam takie wrażenie. I jeszcze lajki Rybusa na Twitterze jakby podkreśliły dramat, w jakim się znaleźliśmy wszyscy, którzy zaczęli śledzić tę historię. To znaczy? Dodanie do polubionych tweeta Doroty Gol to zawsze jest ciężka sprawa. Natomiast jeśli to jest jeszcze tweet dotyczący, że tak, na złość hejterom, turb swoje, nie przyzwyczaja się i tak dalej, no to zasugerowało, że Maciej Rybus być może naprawdę wierzy w to, co robi. A to by była trudna informacja. Ale nie, tak wciąż myślę, że załóżmy, że przed tobą bardzo wymagająca wywiadówka. Jest kiepsko, jest naprawdę kiepsko. Wiesz, że będą problemy w domu. Ale akurat twoim znajomym jest, twoim agentem jest Mariusz Piekarski. I prosisz go, słuchaj, Mariusz, jakbyś mógł troszeczkę to ułagodzić. Weź, idź do moich rodziców i zrób tak, żeby miało trochę lżej. No i jak się domyślasz, takie rozmowy mogłyby się potoczyć tym, że Mariusz Piekarski rzeczywiście pełen dobrej wiary poszedłby do moich rodziców z przekonaniem, że rzeczywiście załagodzi sytuację. Ale później niestety miałbym szlaban na GTA na zawsze, niestety. Także myślę, że tutaj coś też się przeliczył jakby w swoim bajerze. Mariusz Piekarski, jestem przekonany, że ma poczucie, że jest wiele kwestii, że tak powiem, przegadać, ale tutaj ewidentnie się przeliczył. Ewidentnie nie było jakiegoś takiego gruntownego przygotowania. Jedyne, co dobrze się przygotował, to kurs rubla, bo to mnie faktycznie zaskoczyło, że już jest wyższy niż przed wojną. Tutaj akurat tak, natomiast no wszystkie inne wypowiedzi, ta o Pawle Adamowiczu, o czym mówiłeś, no była po prostu skandaliczna. Tak trzeba to powiedzieć. I wracając do tego, o co pierwotnie zapytałeś, Kuba, no niestety, ale praktycznie wszystkie wypowiedzi Mariusza Piekarskiego wpisywały się w rosyjską propagandę. I bardzo nie podoba mi się, a raczej chciałbym uświadomić wszystkie osoby, które mówią, że a tam Rybus, no jego decyzja, zagra sobie w piłeczkę tam w Spartaku, no i co się to obchodzi, tak? Obchodzi mnie to o tyle, że to wszystko jest amunicją do rosyjskiej propagandy. Jak niebezpiecznej możecie zobaczyć w reportażu Przemka Langiera, który ukazał się dzisiaj w gol.pl, a jest to propaganda, którą śledzę bardzo uważnie, praktycznie codziennie na mediach takich jak TASS.com, czyli takiej anglojęzycznej tubie rosyjskiego rządu. I generalnie od kilku ładnych lat Polska jest na największym celowniku rosyjskiej propagandy, tuż obok oczywiście Ukrainy. To jest systemowe niszczenie wizerunku Polski, tworzenie z niej największego wroga wszystkich Rosjan. Jest w tym docieranie do najmłodszych, choćby teraz jest... Zobaczmy, ile w tym jest sprytu. Tworzenie gier komputerowych, specjalnie, raz, że oczywiście grywalnych, ale rządowe inwestycja w gry komputerowe, które będą od razu pokazywać Polaków no, w jakiejś konkretnej stronie jako wroga Rosji. Oczywiście nie tak, że Polacy tam będą potworami, tak? Ale ukierunkowane na to, żeby myśleć o Polakach jako podstawowym wrogu Rosji, którego docelowo, no nie chcę mówić, że zniszczyć, ale takie wypowiedzi też padały. Ramzan Kadyrow, który między innymi miał współpracę z Mariuszem Piekarskim przy kilku zawodnikach, oczywiście dawno temu. Wierzę, że Mariusz Piekarski dzisiaj nie robiłby takich transferów, bo ich też nie robi. Natomiast Ramzan Kadyrow mówił wprost, że później przyjdzie czas na Polskę. I dużo w takiej rosyjskiej propagandzie jest tego typu kwestii. Ja czasami łapałem się za głowę. Rosyjska propaganda w tym momencie na przykład przekonuje, że to w sumie Polska wywołała II wojnę światową wspólnie z Niemcami, polscy naziści. To jest do tego to stopnia skandaliczne wypowiedzi. Atak Rosji 17 września? No oni tylko przyszli chronić swoich rodaków. Oni tylko przyszli odebrać, co i tak było ich. Zobaczmy, ta narracja pojawia się cały czas w Kremlu. Przyszli tylko odebrać to, co jest ich. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że to, że Rybus zagra w Spartaku Moskwa, to nie jest tylko to, że piłkarzyk sobie tam pogra i nikogo to nie obchodzi, tylko że to jest amunicja do propagandy, która jest skierowana dzień po dniu i sączona przeciwko wszystkim Rosjanom. Przeciwko Polsce. To jest wspieranie reżimu, który nas atakuje każdego dnia, mimo iż nie ma przekroczonych granic, ale jest to reżim, który ma na celowniku Polskę i Polaków każdego dnia.
Można się tylko podpisać pod twoimi wypowiedziami, natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, jak bardzo niebezpieczne były te konkretne wypowiedzi o bezpieczeństwie w Polsce, tak, ponieważ tak. No to jest taki modus operandi rosyjskiej propagandy, że pierwszym krokiem jest, że zobaczcie, co się dzieje z rosyjską mniejszością na Krymie, w Donbasie, jeszcze w każdym innym miejscu. To oni są tam bardzo, bardzo niebezpiecznie, w bardzo niebezpiecznych sytuacjach się znajdują, bo ich lokalsi nienawidzą, bo ich próbują zniszczyć. I ta propaganda się sączy i potem poparcie dla różnych specjalnych operacji wojskowych jest, jakie jest w Rosji. Dlatego, ponieważ są ludzie w Rosji i widziałem to na przykładach konkretnych rosyjskiej propagandy, przekonani, że w Donbasie Ukraińcy po prostu tych Rosjan mordowali latami. I bardzo, bardzo mocno tępili mniejszość rosyjską, więc cała operacja wojskowa Rosji jest uzasadniona. Więc poruszanie tematu bezpieczeństwa dzieci Macieja Rybusa, czy bezpieczeństwa Rosjan w Polsce w taki sposób, no to to jest wprost pchanie, tak jak wspomniałeś, amunicji, wprost pchanie nie. takich typowych czołówek dla rosyjskiej propagandy. Panie Mariuszu, jeśli z ciekawości zajrzy pan, ponieważ w tym materiale jest pana imię i nazwisko, to naprawdę powinien się pan bardzo, bardzo wstydzić i gdzieś uderzyć w pierś, szczególnie tych wypowiedzi, że w Polsce jest niebezpiecznie dla Rosjan, czy nawet dla dzieci rosyjskich. Niech mi pan pokaże te przykłady. Gdzie są ci Rosjanie, którym się stała jakaś niesłychana krzywda w ostatnim czasie? Gdzie są te dzieci zaszczute w przedszkolach? Bo to brzmi absurdalnie, ale to są dokładnie argumenty, jakich pan użył, że w przedszkolach dzieci Macieja Rybusa miałyby jakieś gigantyczne problemy. Gdzie one są? Ponieważ podejrzewam, że nie ma takich przykładów, A tymczasem w takim tonie od dwóch dni rosyjska propaganda przedstawia Polskę, że w Polsce jak się pojawi Rosjanin, no to może mieć problemy, dosłownie musi obawiać się o swoje życie. Nawet dzieci rosyjskie muszą się obawiać. No, to jest znowu, dołożył pan teczkę, dołożył pan mnóstwo cegieł do budowy pewnej oblężonej twierdzy rosyjskiej, z której do nas codziennie strzelają. Mhm. No to jest też coś, co w polskiej całej sferze internetowej mnie irytuje trochę, że zajmowanie takich pozycji, jakie zajmujemy teraz, czyli no oburzenia na to, w jaki sposób się wspiera rosyjską linię narracyjną, no to od razu, a bo cię ukraińska propaganda kupiła. No wydaje mi się, że nie musi nas w tym temacie mobilizować to, co dzieje się na Ukrainie, bo wystarczy spojrzeć, jak wyglądają wypowiedzi o Polsce w rosyjskich mediach. I ktoś bardzo trafnie na Twitterze zauważył, że te wypowiedzi Piekarskiego będą śmigały pomiędzy tymi rozsierdzonymi ekspertami w rosyjskiej telewizji, wycierającymi się o tym, że czas najwyższy zrobić porządek z Polską, która nam tutaj bardzo mocno bruździ i nastawia przeciwko nam kolejne narody i tak naprawdę ma zakusy, żeby Rosji cały czas robić krzywdę. Te wypowiedzi publicystów rosyjskich, te filmiki Ramzana Kadyrowa, one nie są dziełem ukraińskiej propagandy, tylko są dziełem rosyjskich dziennikarzy, ekspertów, polityków, wojskowych i tak dalej. I my właśnie tam jako Polska jesteśmy celem niezależnie od tego, co się dzieje na Ukrainie. I naprawdę nie trzeba... Od kilku lat, już przed wojną byliśmy na celowniku rosyjskiej propagandy. Na celowniku rosyjskiej propagandy jesteśmy, odkąd istnieje to państwo. I strasznie mnie to zawsze rozsierdza, że jak niektórzy teraz mówią o Ukrainie, bo Ukraina nie przeprosiła za wydarzenia A, B, C z naszej historii. I myślę sobie, czy na pewno Rosjanie, którzy są stroną w tej wojnie, przeprosili nas za wydarzenia A, B, C, D, G, J, Z z naszej historii, bo wydaje mi się, że tyle byśmy zebrali. Łącznie z tym, jak oni traktują 17 września i jak traktują to, co działo się w trakcie... Tak, oni znowu brną w zaprzeczenie dotyczące kwestii katyńskiej. Tak? Był moment, kiedy Putin gdzieś się przyznał, tak? Natomiast to było zawsze uwarunkowane polityką. W tym momencie znowu jakby nie usłyszysz prawdy o tej kwestii ze strony Rosji. Oczywiście więc w tej ich narracji, jak to Rosja przyszła odbierać, ratować, tylko znowu ta sama narracja dotycząca II wojny światowej, co dotycząca Ukrainy, tak? Oni przyszli ratować rosyjskich obywateli, dlatego weszli 17 września do Polski i zaanektowali nasze terytoria, tak? No więc wiesz, wszystko się jakby powtarza. Nie, to jest dramat, to jest dramat. Najbardziej mnie jeszcze dziwi to, jak teraz faktycznie Mariusz Piekarski został, jak to się nieładnie mówi, wrzucony na bęben, między innymi przez Szymona Janczyka na Weszło, ale też przez innych dziennikarzy. No i kiedy spojrzy się na to, z kim interesy robi Mariusz Piekarski w całej swojej historii menedżerskiej,
No to nie wygląda to dobrze. Ja wymienię, Kuba, ja wymienię. Ja czytałem ten artykuł i Szymon bardzo dokładnie opisał, jaki był cały tok transferowy, kiedy Mariusz Piekarski sprzedawał zawodników do klubu, którego właścicielem był Skaramanga. Mariusz Piekarski również dokonywał biznesowych transakcji z klubem posiadanym, którego właścicielem był Szkieletor, jak i również Joker z Batmana. To również był Gotham Soccer Club. Gotham Soccer Club również miało wtedy lożę, w której był widziany Mariusz Piekarski. I oczywiście ten grecki klub, którym zarządza Yuri z gry Red Alert 2, znany doradca tego tam rosyjskiego prezydenta w uniwersum Command and Conquer. Tylko nie chciałem tutaj jakoś bardzo się przyczepiać, bo oczywiście sprawa jest kontrowersyjna, ale pamiętajmy, że to nie było tak, że tylko Mariusz Piekarski w tamtych czasach robił transfery z takimi ludźmi, tak? No tutaj... Bądźmy gdzieś uczciwi wobec Mariusza Piekarskiego i to, co oczywiście powiedział i tak dalej, no to bez jakiejkolwiek taryfy ulgowej. No ale to też nie było tak, że jedynym zawodnikiem, jedynym menadżerem na świecie, jedynym menadżerem w Polsce, który chciał wytransferować zawodników do różnych rosyjskich oligarchów, był Mariusz Piekarski. Bo jeśli będziemy wykoślewać takie kwestie, to reszta naszych wypowiedzi też nie będzie wiarygodna, tylko będzie paleniem czarownic. To prawda, natomiast tak jak tutaj Damian Małż sugeruje, że jeszcze klub Łobodowicza był wśród kontrahentów Piekarskiego, a Bryko dodaje, że Piekarski handluje nawet z agresywnymi krabami butnymi. Trochę tak to wygląda. Natomiast ja chciałem do tego nawiązać, że wydaje mi się, że obecne wypowiedzi Mariusza Piekarskiego mogą być trochę wypadkową tego, jak przebiegała jego kariera menedżerska, bo patrząc w jakim gronie się obraca, zresztą te jego wypowiedzi wcześniejsze, to Szymon właśnie przywoływał, że Piekarski mówi, że złote zęby to prędzej już u Polaka nowobogackiego znajdziesz niż u Rosjanina, bo Rosjanie to są wykształceni, obyci ludzie, którzy podróżują dużo po świecie. Tylko nie żona Rybusa, ona nie lubi podróżować po świecie. Jedyny Rosjanin, który nie lubi podróżować po świecie, tylko nie opuszcza Moskwy. No i to, co wypowiadał wcześniej, to jak podszedł do kwestii barażu za 5-12 tak naprawdę tego, co się wydarzyło w Ukrainie, ten samolot z normalnymi na pokładzie i tak dalej, no to wszystko jest spójne i wydawało mi się, że Mariusz Piekarski z tej spójności zrezygnuje obecnie, ponieważ sprawy zaszły już dużo za daleko, a tego nie zrobił, tylko brnie i to brnie. Ja rozumiem, że Mariusz Piekarski jest jakby uwiązany głosowo tym, że ma zawodnika w Rosji, nawet dwóch wciąż, tak? Ale myślę, że jego głos, gdyby zajął takie jasne stanowisko w pierwszych dniach wojny, czy nawet później, tak, byłby mocno słyszalny. Mógłby zrobić wiele dobrego wręcz. I to jest też problem, że to nie tylko tak, że pan Mariusz Piekarski zaszkodził swoimi wypowiedziami, bo one hulają już po rosyjskim internecie. I nawet jak słuchałem meczyków, to on miał tego świadomość i wręcz chciał się wstrzymywać przed którymiś wypowiedziami. Był taki moment tego wywiadu, natomiast to i tak nie wyszło. I tak, panie Mariuszu, dał pan mnóstwo amunicji rosyjskiej propagandzie. Natomiast problem właśnie polega na tym, że mógł wręcz skonsolidować, być ważnym głosem w tej dyskusji, natomiast niestety w ten sposób pomógł Rosji, czyli komuś, kto otwarcie mówi o swoich imperialnych zakusach. Ostatnio była bardzo interesująca wypowiedź dotycząca jakichś terenów szwedzkich, że to nie Piotra Wielkiego. Piotr Wielki to tak. Też tylko odzyskiwał. No co to zrobił? Dokładnie tak, więc Władimir Putin chce odzyskać bardzo wiele terytoriów, całą wschodnią Europę. To byłoby tylko odzyskiwanie rosyjskich terytoriów, więc narracja jest gotowa na wszystko, naprawdę. To prawda. No i to, co jeszcze tak przykuło moją uwagę, to była ta zbitka wypowiedzi. W Rosji, w Moskwie Rybus jest w pełni bezpieczny. A co sądzi o wojnie? Nie mogę powiedzieć. I Maciej też nie może powiedzieć, bo jest w Rosji, bo jest w Moskwie, więc nie może powiedzieć, co sądzi o wojnie. No i to taka zbitka tak na tyle kuriozalna, że te wszystkie rzeczy, które powiedział wcześniej, należałoby po prostu przekreślić. I najbardziej mnie boli to, że ja bym był w stanie przejść nad tym wszystkim, co się wydarzyło, do porządku dziennego. Maciej Rybus jest w skomplikowanej sytuacji, dlatego że jest z tą Rosją się bardzo zżył, mieszka w Rosji. Być może nawet uważa... Nie wykluczam tego. Być może żyje tam tak długo, że uważa, że pewne kwestie, które są podnoszone przez Rosję, przez... 10 lat. Żyje żona, dzieci, prawda? Rządzących Rosją, że po prostu Rosja w pewnych kwestiach ma rację.
okej, jestem w stanie to zaakceptować. Oczywiście nie byłbym w stanie zaakceptować jego gry dla reprezentacji Polski w takim układzie. Natomiast niech sobie żyje, zarabia w rublach, zwłaszcza, że kurs jest solidny i tyle. Natomiast to, co się wydarzyło później, właśnie w wykonaniu Mariusza Piekarskiego, no jednak wstawia Rybusa w tak negatywnym świetle, jak tylko można to zrobić. I naprawdę myślę, że wszyscy byśmy spokojnie sobie żyli dalej bez tego Rybusa, który też nie jest jakimś wielkim tematem, jeśli chodzi o reprezentację Polski i nigdy nie był tak naprawdę zawodnikiem, który tej kadrze dał niesamowitą jakość. No ale przez to wszystko, co się wydarzyło wokół, no rozmawiamy o tym już od 20 minut i wcale nie mam wrażenia, że wyczerpaliśmy w pełni temat. No zdecydowanie. No, jak mówię, to jest to też, co mówiłem, że tuż przed wypowiedziami Mariusza Piekarskiego dużo łatwiej było gdzieś nawet zrozumieć tego Rybusa. Tak? On nie tłumaczył za bardzo. To była taka decyzja, której lepiej, żeby jakoś szerzej nie było co tłumaczyć. Tak? A gdy zaczął w to wchodzić, w szczegóły, jaka to Moskwa jest bezpieczna, jak to wspaniale, no to wszystko pogrążało po prostu każde słowo. Także nie wiem, co tu jeszcze można rzeczywiście dodać. No cóż, no ja też mam nadzieję, że to jest jednak koniec, jeśli chodzi o reprezentację Polski do Macieja Rybusa. Nie będzie to jakieś wielkie podsumowanie, ponieważ ja mam wrażenie, że główne cykle kariery reprezentacyjnej Maćka Rybusa to było tak, jest kontuzjowany, kiedy mógłby grać w składzie i przyjeżdża i w sumie to nie wygląda aż tak dobrze, jak liczyliśmy, że będzie wyglądać. Ostatecznie pamiętajmy, że Euro 2016, które... To u ciebie, Kuba, jakieś szumy? Nie, chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie. Przynajmniej nie słychać. W każdym razie pamiętajmy, że najbardziej udany turniej XXI wieku był w zasadzie z prawonożnym zawodnikiem Arturem Jędrzejczykiem, który w sumie nigdy nie grał za bardzo na lewej obronie, więc musieliśmy do jakiś cud się musiał wydarzyć, a nie solidny lewy obrońca. Natomiast wiem, że też oburzyłeś się, rozsierdziłeś, jak to masz w zwyczaju, na jedną wypowiedź dotyczącą przyszłości Macieja Rybusa w reprezentacji Polski. Tak, to prawda. Karolka powiedział, że wyczerpaliśmy temat i z jednej strony okej, możemy przejść do kolejnych tematów, natomiast ten kolejny temat też dotyczy pośrednio Rybusa, ponieważ to kwestia wypowiedzi Czesława Michniewicza. Powiedział, że słuchajcie, to trzeba usiąść na spokojnie. Zabrzmiało to trochę tak, no tak, to prawda, no Piekarski się skompromitował totalnie, ale słuchajcie, następny zgrupowanie jest we wrześniu, sprawa przycichnie, wtedy sobie usiądziemy, pogadamy, a jak Bóg da, to nawet może nikt o to już nie zapyta, bo Rybus okaże się rezerwowym w tym Spartaku i będzie idealnie. No wolałbym, żeby już teraz powiedział, że no niestety, ale pewne furtki zamknęły się już od momentu, kiedy podjął taką decyzję. No i trudno jest bardzo, wcześniej się z tego śmialiśmy trochę, w momencie kiedy Czesław Michniewicz został selekcjonerem i ogłosił swoje pierwsze powołania i znaleźli się tam w licznym gronie zawodnicy agencji Unidos i wtedy się żartowaliśmy, że Michniewicz tak prętem po klatce, że co zarzucają mi, że jestem z tej samej agencji, no to powołam wszystkich piłkarzy, jakich Mariusz Piekarski reprezentuje. Natomiast teraz ten związek staje się wizerunkowym ciężarem też dla Czesława Michniewicza. I no, wydaje mi się, że trudno jest analizować tę wypowiedź w oderwaniu kompletnym od tego, że reprezentuje Czesława Michniewicza i Macieja Rybusa ten sam człowiek, Mariusz Piekarski, i dosyć nieswojo by się pewnie Czesław Michniewicz czuł, gdyby teraz powiedział, że Piekarski wali farmazony i mam wrażenie, że się pozamieniał z kotem na łby, chociaż koty są mimo wszystko inteligentniejsze, jeśli chodzi o wypowiedzi tego typu. No i Michniewicz wówczas by pewnie trochę miał ciężary ze swoim własnym. Coś u ciebie, Kuba, trzeszczy, nie wiem, czy nie musisz coś z mikrofonem zrobić jednak, także jakbyś mógł chwilę sprawdzić, a ja się rzeczywiście odniosę do tego, że na razie jeszcze agencja Unidos, to, że Czesław Michniewicz jest przez nią reprezentowany, nie jest jakimś wielkim problemem, bo nic się nie wydarzyło. Nie można też teraz na siłę podciągać, że wszystkie osoby, które znają się z Mariuszem Piekarskim, wszystkie, które są z nim w jakichkolwiek stosunkach biznesowych, to należy wygnać. Natomiast na pewno to może być potencjalnie gdzieś jakąś miną i też Czesław Michniewicz, myślę, że sobie zdaje z tego sprawę, że tu trzeba, to jest bardzo niepewny w tym momencie grunt. Zaufanie co do Mariusza Piekarskiego jest dosyć niskie, mówiąc oględnie. No i cóż, ja tylko mam naprawdę wielką nadzieję, ponieważ, no, że tak powiem, Tomek Włodarczyk dopytywał. Mówił o Rafale Augustyniaku, na którego czekało 1 000 000 euro, bodajże z Uralu Jekaterynburg. I Rafał powiedział, że nie, dzięki, ja się stąd zawijam. Mam nadzieję, że Sebastian Szymański, tutaj też padło, że no raczej odejdzie, tak, no jest duże zainteresowanie.
no, że to po prostu rzeczywiście dojdzie do skutku. Ja bardzo wierzę, że Sebastian Szymański dał też temu dowód, choćby tą swoją cieszynką tuż po wybuchu wojny, że bardzo nie chce, zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że tylko grasz w piłkę. To jest naprawdę firmowanie po prostu rosyjskiej propagandy, rosyjskiego reżimu. Jest przekonanym, jestem, że on zdaje sobie z tego sprawę i nie chce w tym uczestniczyć. Jeszcze jedno słowo dotyczące Maćka Rybusa, to też Mariusz Piekarski przyznawał, że być może gdyby poczekali, to byłyby oferty. Bo przecież nie tylko, ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego tylko Polska była poruszana, że jakby on przyjechał do Polski, to coś by się stało. Chyba jest dość sporo lig. Tomek Wodarczyk pytał, a dlaczego nie Turcja? No też dobre pieniądze, nie jest jakoś daleko, chyba nic by wam nie groziło. Tak? A tutaj cały czas była tylko narracja o tym, że jest wielkie zagrożenie w Polsce. Jak rozumiem, takie samo zagrożenie jest, jak tu sam ująłeś, w Monte Carlo, gdzie jest mnóstwo Rosjan, że w wielu innych krajach, no nie rozumiem tego. Osoby zarzucały, że dlaczego Mariusz Piekarski, tak obrotny menedżer, nie potrafił załatwić klubu gdzieś indziej. Więc to też rzutuje jakby na Maćka Rybusa, bo Piekarski sam przyznaje, że gdyby Rybus poczekał, być może byłyby ciekawe propozycje z innych krajów, ale ewidentnie Rybus, tudzież rodzina Rybusa nacisnęła, żeby po prostu w Rosji został. Bardzo długa twoja wypowiedź. Zdążyłem naprawić i zepsuć, i ponownie naprawić, i ponownie zepsuć wszystkie kwestie mikrofoniczne. Więc jeśli, drodzy słuchacze, widzowie, będziecie odczuwali, że jakość dźwięku spadła już tak drastycznie, że powinno się mnie wyeksportować do Moskwy, to napiszcie o tym i wtedy postaramy się coś podziałać dalej, bo myślę, że dotarłem do kresu moich możliwości technicznych, to znaczy wyłączyłem, włączyłem i potem znowu wyłączyłem, włączyłem. Więc jeśli nie jest lepiej, no to jest ciężko, bo już więcej nie mogę zrobić dla was. Ale Perfect Spirit pisze, że słychać idealnie. Kuba, dziękuję. To jest pierwsza dobra wiadomość tego dnia, że słychać mnie w miarę okej. Okay. Wyczerpaliśmy temat faktycznie. Cezary Kulesza? Mhm. Cezary Kulesza? No, Cezary Kulesza to powiedział po prostu, że mamy Czesława Michniewicza jako selekcjonera po to, żeby on decydował. Więc on nie będzie tutaj narzucał, czy Rybus ma być powoływany, czy ma nie być powoływany, bo on uważa, że to Czesław Michniewicz wyjdzie i powie. Na spokojnie usiądzie i wtedy powie. Ale jeszcze nie nadszedł ten moment po prostu, żeby usiąść na spokojnie i powiedzieć. Nawet mój pies się rozeździł. Wszyscy są rozsierdzeni w tym poranku, łącznie z Flakim, moim psem. Ja chciałem przejść do czegoś innego. Chciałem przejść do międzygalaktycznych spraw i tematów, ponieważ pewien klub, nie ekstraklasowy, pierwszoligowy klub przyjął perspektywę marsjańską na pewne kwestie. I mam problem z tym, bo nie rozumiem, o co chodzi totalnie z tą perspektywą marsjańską, ponieważ Jarosław Królewski został dopytany o tę perspektywę marsjańską, co ona ma oznaczać. I faktycznie w kilku prostych zdaniach wytłumaczył, ale nie było tam w ogóle treści. Te zdania były pozbawione jakiejś treści, były takimi zaślepkami. Czasem są takie zdania, że tam uważam, że szczerze powiedziawszy, gdybyśmy mieli spojrzeć sobie wprost. I powiedziałem kilkanaście słów i żadne z nich nie przybliżyło nas do sensu. I Jarosław Królewski przez cztery zdania tę perspektywę marsjańską omawiał. Nie jestem bliżej rozwikłania tego, czym ona właściwie miałaby w Wiśle być. I Leszek, być może ty masz jakąś teorię, czym miała być perspektywa marsjańska, bo ja zdradzę, zaspoileruję, że wydaje mi się, że Jarosław Królewski chciał przekierować uwagę na siebie, żeby zdjąć uwagę z Wisły Kraków, która właśnie spada do pierwszej ligi. Nie wie dlaczego i nie wie, w jaki sposób się sobie z tym poradzić. Znaczy, no, to nie jest tak, że określenie perspektywa marsjańska jest czymś, czego nigdy nie należałoby użyć. To jest, jak rozumiem, takie spojrzenie globalne, że trochę zamiast patrzeć z perspektywy tu i teraz, gdzieś starasz się być na bardzo odległym miejscu, skąd widać całość. Tak? Natomiast pan Jarosław Królewski powinien chyba, nie wiem, zdawać sobie sprawę, że rzucenie takiego określenia może wzbudzić w środowisku pewną konsternację, pewną memiczność, że tak powiem. I to nie jest dobry moment na rzucanie takich określeń. Można być może, to jest po prostu jego język i od tego nie uciekniemy. No ale to nie pomaga. Można było użyć określeń zupełnie innych, a tak znowu gdzieś to dodaje kuriozalności temu wszystkiemu, co się wydarzyło, ponieważ to myślę, że to stało się takim sztandarem tej konferencji, czyli sporo słów, również niełatwych do zrozumienia. Natomiast
nie było aż tyle treści. W sensie wszyscy chyba w Wiśle oczekiwali, że to naprawdę będzie taka konferencja, gdzie wyjdą, uderzą pięścią w stół, powiedzą. Ten stół był bardzo długi. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tę konferencję, ale to był cholernie długi stół. Tam naprawdę, ja myślałem, że ten stół się nie kończy. Ja nie wiedziałem, że tyle osób jest związanych w rządzenie Wisłą Kraków. Tam byli wszyscy, naprawdę. Ja myślę, że przy tym stole zmieściliby się również naprawdę, no to apostolskich rozmiarów stół bez mała. A po apostolskich rozmiarów stole oczekujesz konkretów. Ich nie było. To wiele, jest wiele, bo nie chcę mówić wcale. To jest prawda. Leszek, okazało się, że to u ciebie coś zakłóca dźwięki i że prawdopodobnie masz telefon za blisko albo kabel masz. Nie. To prawda, telefon mam, tak. I się robią sprzężenia. Ja też mam telefon blisko, ale mój telefon to jest, nie powiem marki. Jeśli oglądają nas marketingowcy Samsunga, płaćcie, to wtedy będę promował. Natomiast jeśli chodzi o tę perspektywę marsjańską i ten długi stół Wisły Kraków, to on tak nie był tak długi jak cała konferencja, ponieważ konferencja trwała horrendalnie długo. To były niesamowite wręcz połacie czasu, które zostały zagospodarowane w taki sposób, by faktycznie przyznawać się do błędu, ale bez jakichś takich większych szczegółów. Nawet jeśli chodzi o tę perspektywę marsjańską, o to, że być może powinniśmy mieć więcej pokory, to Jarosław Królewski zaraz dodał, to nie jest tak, że nie mieliśmy jej do tej pory. Więc skoro powinniśmy mieć więcej pokory, ale mieliśmy ją do tej pory, a i tak spadliśmy i w sumie teraz jak będziemy mieć jej może trochę więcej, to być może będzie trochę lepiej, no to nie jest do końca przekonujące. Zwłaszcza jeśli mówi Jarosław Królewski, który no nie jest chyba frontmanem, jeśli chodzi o te działania. Myślę, że frontman, jeśli chodzi o te działania, na konferencji przyjął taktyczne milczenie przez długą jej część. A potem okazało się, że więzadła nie pozwoliły mu na utrzymanie Wisły Kraków w Ekstraklasie, ponieważ były wówczas w innym kraju. I no, nie jest to najweselsze, myślę, z perspektywy kibiców Wisły Kraków, bo ja dostrzegam, że faktycznie jakości piłkarskiej Jakuba Błaszczykowskiego mogło Wiśle zabraknąć, że te różnice nie były w lidze jakieś szalenie duże, że kontuzje też na pewno miały wpływ, Uryga swoją drogą. Nie dziwię się, że takie tematy padły. Natomiast kiedy człowiek odpowiedzialny za to, jak wygląda Wisła, ponieważ zupełnie przypadkowo w roli trenera, w roli prezesa i w każdej innej roli w Wiśle Kraków są ludzie, którzy z nim dobrze żyją minimalnie, a maksymalnie są po prostu jego rodziną najbliższą, no to wymagasz od niego nieco szerszego spojrzenia niż to, że gdybym był zdrowy, to pewnie by było lepiej. A miałem wrażenie, że trochę tak to wygląda, że jeśli wypisać sobie całą długą listę przyczyn, dlaczego Wisła Kraków spadła do pierwszej ligi, to pierwsze 7 pozycji zajmowałyby mecze, w których Jakub Błaszczykowski mógłby wejść na boisko i się przydać i może by był inny wynik wówczas. No i to wydaje mi się, że to nie jest słuszna perspektywa, kiedy jesteś Jakubem Błaszczykowskim, który w roli piłkarza już jest coraz mniej, a coraz bardziej jest w roli człowieka, który decyduje w Wiśle o wszystkim od A do Z. I czasem jest to na korzyść Wisły, a czasem jest to na Wisły niekorzyść. I bardziej tutaj bym oczekiwał nie tyle jakiegoś mocnego uderzenia w pierś, co po prostu no, być może dostrzeżenia, że te związki nie zawsze się opłacają i że kiedy mówimy, że no, nie możemy wspomnieć w pełni o tym, co robił Tomasz Pasieczny, bo obowiązuje nas klauzula, że nie będziemy o sobie mówić nawzajem, że Adriana Gule trochę za późno zwolniliśmy. Nie brzmi to przekonująco. Nie brzmi to przekonująco, kiedy jest taki konflikt kompetencyjny chyba można to określić, no bo relacje w klubie, w którym to wszystko jest na takich fundamentach, no wątpię, żeby były najzdrowsze. I sądzę, że tutaj tego trochę zabrakło. Być może takiego stwierdzenia, że no słuchajcie, teraz to... No dużo rodziny. Że trochę to zmienimy, a nie było czegoś takiego. Nawet był ten słynny, to jest taki slogan z polskiej piłki, ale też z polskiej polityki, podaliśmy się do dymisji, ale nie została ona przyjęta. Oddaliśmy się zarządu, ale zarząd nas zadysponował, że mam robić to, co... Oddaliśmy się do dyspozycji siebie i uznaliśmy jednak, że jednak nie przyjmujemy tej dymisji. Mi się podobało, jak weszło napisało w swoim podsumowaniu tej konferencji, 110 minut, tyle trwała ta konferencja. Gdyby wykreślić z niej wszystkie, my zdajemy sobie sprawę z popełnionych błędów, bierzemy odpowiedzialność za te błędy, prowadzimy rozmowy, mogłyby potrwać pół godziny. No to jest najgorsze, że właśnie odzierając z tych wszystkich ozdobników, z tych wszystkich takich rzeczy, które są nieistotne, no kurczę, kogo interesuje w tej chwili stan więzadeł Jakuba Błaszczykowskiego? Nie, Kuba, są konkrety.
Są konkrety. Uwaga. Bodajże Dawid Błaszczykowski, tu już korzystam z zapisu na gol.pl, gdzie również polecamy, bo Przemek Langier był i aktywnie uczestniczył. Dawid Błaszczykowski, tu wyciągnęliśmy wnioski, które chcemy przełożyć na najbliższe miesiące. I pomyślałbyś, Kuba, normalnie, że to jest koniec. Tak? Wyciągnęliśmy wnioski, no i co tu więcej dopytywać? Tak? No wyciągnęli wnioski, to mały drążyć temat. Tak? Ale nie, tu są konkrety, jak nigdy. Zwykle po wyciągniemy wnioski, piłkarz chowa się do szatni, bo wyciągnął już wnioski dotyczące pierwszej połowy. Trener wyciągnął wnioski i też już ma po prostu plan, który nie może mówić. Ale Wisła wyciągnęła wnioski. I ty chyba wiesz, jakie są te wnioski, o co chodzi. Co było powodem spadku Wisły? Przebywanie w strefie spadkowej. Nie. Tu jest bingo problemów polskiego klubu. Dużo obcokrajowców. Balans w szatni to jest coś, czego nam bardzo, bardzo brakowało. Myślałem, że nawet do tego, bo tam też padło coś w stylu, że gdybyśmy strzelali więcej goli i zdobywali więcej punktów, to bylibyśmy wyżej w tabeli. No nie słowo w słowo, ale taki był przekaz generalnie i wydaje mi się, że to są prawdziwe rzeczy, bardzo prawdziwe rzeczy, bo faktycznie tak jest, że kiedy zespoły strzelają więcej goli i tracą mniej i zdobywają więcej punktów, to mają większe szanse na utrzymanie wówczas. Natomiast nie jestem przekonany, czy to na pewno trzeba poruszać, jeśli chodzi o doszukiwanie się przyczyn spadku. To, o czym wspomniałeś, o tym balans między Polakami a obcokrajowcami, zupełnie przypadkowo Lech Poznań, mistrz Polski, no balans też miał troszeczkę zaburzony. Tam też grali obcokrajowcy. No, to jest uciekanie się do takich najprostszych hasełek, że zabrakło liderów, to też. Ale poczekaj, bo tutaj jest tak, zobacz, jest konferencja, która była zapowiadana przez długie tygodnie. Oni nie udzielali jakby żadnych szerszych wypowiedzi, bo mówili, słuchajcie, wszystko powiemy na konferencji. Naprawdę tam wszystko będzie transparentnie. Kibice się szykowali. No to zobaczymy, jakie będą te plany, pomysły. Co się zmieni? Słuchajcie, mamy diagnozę. Wszystko przeanalizowaliśmy w naszych laboratoriach. Za dużo obcokrajowców. No przecież to jest już taki frazes. Jeszcze mówię, no frazes frazesem, ale jak on został nabudowany, tak? Przedstawiony, no to naprawdę to nie jest, jeśli już lepiej było bez tego konkretu, już lepiej, okazuje się, że czasem lepiej rzeczywiście przy tym wyciągnąłem wnioski i już nie dodawać nic, bo te wnioski mogą cię ośmieszyć. Rzeczywiście, Kuba, no bardzo słabe mamy teraz, nie są problemem obcokrajowcy jako sami w sobie, ponieważ taki jest dzisiaj futbol, że obcokrajowców jest coraz więcej w szatniach. Chodzi o odpowiedni dobór tych obcokrajowców, o odpowiednie skonsolidowanie ich w zespole, więc nie tyle problemem była duża liczba obcokrajowców, co to być może jacy zostali wybrani przez osoby, które decydowały, jak one zostały wkomponowane w drużyny. To był problem. Mamy mnóstwo znakomitych obcokrajowców w ekstraklasie. Mamy ludzi takich jak Iwi Lopez, który nawet nie mówi po polsku, nawet nie mówi w żadnym języku, w którym mówi ktokolwiek inny w szatni, a i tak najczęściej zabiera głos w tej szatni. Mamy Iszaka, który jest kapitanem mistrza Polski. Mamy mnóstwo znakomitych zawodników, więc mówienie... Być może brakło tu znowu jakiegoś konkretu, być może to jest jakiś komunikacyjny bubel znowu, ale takie pokazanie tej sprawy raczej nie wzbudza wiarygodności, że no tam w Wiśle to już naprawdę wiedzą, co było problemem i teraz będzie dobrze. No to prawda. I to, o czym wspomniałeś, że ta konferencja, to nie było tak, że wczoraj Wisła spadła z ligi, i dzisiaj ktoś ich tu bagnetami zagonił, że chodźcie tu przed kamery, musicie powiedzieć parę zdań. No nie. To Wiślacy sami sobie to zgotowali, sami sobie zapowiedzieli konferencję, na której pojawią się nowe fakty. No bo trochę tak jakby, nie wiem, Centralne Biuro Śledcze powiedział, że zwołujemy konferencję, pojawią się nowe fakty w sprawie transferu Lewandowskiego do Barcelony. My musimy zwołać konferencję. Wychodzi całe Centralne Biuro Śledcze, wszyscy policjanci w Polsce. Stół jest tak długi, że zaczyna się w Warszawie, a kończy się w Sochaczewie. I przy tym stole siedzą wszyscy policjanci, jeden koło drugiego i każdy mówi... ten transfer może dojść do skutku albo może nie dojść do skutku. Oliver Kahn jest przeciw, Robert Lewandowski jest za. I koniec konferencji. Tylko oczywiście do tego jeszcze te ozdobniki i jeden człowiek z CBŚ, okazuje się, że informatyk, mówi, że przyjmując perspektywę marsjańską, to jeszcze nie jesteśmy pewni, czy Lewandowski odejdzie z tej Barcelony. I koniec. Ściąga ten stół, tam dzieli na kawałki, rozsyła po wszystkich komendach w kraju. No i jest koniec konferencji, wszyscy policjanci się rozjeżdżają. Przestępczość rośnie w każdym miejscu w Polsce rośnie przestępczość, bo wszyscy siedzą przy tym mega długim stole. No i oni nie mówią nic nowego. To jest o tyle teraz dla mnie
pouczające, że miałem okazję współuczestniczyć przy organizowaniu planu, jak wyjść z gówna, w które wpadł KS w ostatnich miesiącach, no może nawet latach. I tam ustalając jakby plan tego, co mamy zrobić, powiedziałem, że przede wszystkim trzeba pokusić się o szczerość, powiedzieć, że skoro nie płaciliśmy piłkarzom, to oni wzięli i odeszli. I nie można tu mówić, że bo zabrakło im kajsiackiego DNA w sercu. Gdyby Rygard albo Ricardinho mieli Łódź w sercu, to by nie odeszli, bo im nie płaciliśmy, tylko by grzecznie czekali. No nie, powiedziałem, że trzeba przede wszystkim przyznać się do wszystkich błędów, wymienić je. Ja się obawiam, że najgorzej, Kuba, jeśli zarządzający Wisłą naprawdę wierzą, że to jest ten błąd. To jest gorzej. Jeśli naprawdę wierzą, że było za dużo obcokrajowców, to było podstawowym problemem. Wiesz, czego mi tu jeszcze brakuje na tej konferencji? W tym bingo, spadek z klubu, bingo konferencja? Zwolnionego Bortnika jakiegoś. Wiesz, ja mam wrażenie, że bracia Bortnikowie funkcjonują w środowisku tylko po to, żeby oni, żeby była taka podkładka, taki dupochron, wiesz, że jak się źle dzieje w klubu, to winny Bortnik zawalił przygotowanie fizyczne. To był podstawowy błąd popełniony przez Wisłę, że nie było w klubie jakiegoś Bortnika, którego można by zwolnić po spadku i wtedy, no tak, no ten przeklęty Bortnik cały czas znajduje pracę gdzieś i rujnuje wszystko. Tu masz jeszcze możliwość odwrócenia tego, że no jak był Bortnik, to grało, no ale zatrudniliśmy teraz jakiegoś fajansiarza, nie znam nazwiska, no i on to zrąbał. Przy czym fajnie, że do tego nawiązałeś, bo w ŁKS-ie doszło do zmiany na stanowisku trenera przygotowania motorycznego, ale przestrzegałem też ja i wydawało mi się, że to jest ucieczka w takie najbardziej frazesy, żeby wyjść i powiedzieć, mało biegaliśmy i teraz będziemy biegać więcej, bo mam nowego trenera do przygotowania motorycznego. No, no nie, no to się tak nie działa po prostu. Każdy wykonuje swoją pracę najlepiej, jak umie i oczywiście, że jakieś zmiany mogą być tutaj na lepsze, na gorsze, ale uciekanie w takie populistyczne hasełka, bo to nie ma nigdy. Brakło jeszcze właśnie tego, że za mało ludzi, nie wiem czy to padło, za mało osób z wiślackim DNA. Trzeci fundament takiego koła, takiego bingo. Wiesz co się dzieje? Kinga nas wycisza losowo, w losowych momentach. Przed chwilą chciałem powiedzieć coś i mi się wyświetliło, the director has muted you. I poczułem się zakneblowany, szykanowany. Powiedz. Cenzura. Kinga, z tego co wiem, to jest z Krakowa. To nie chcę słuchać tego. No, ja chciałem tu ujawnić o Wiśle nowe fakty, a Kinga, nie będziesz gadał człowieku. Mówisz, że z Gorlic jest z Gorlic i nie przyznaje się do Krakowa. Proszę bardzo. Glinik Gorlice? Mam wychowanka Glinika Gorlice, ma okulary i równociętą grzywkę i jest współwłaścicielem Wisły Kraków. Nazywa się Jarosław Królewski. Więc tak, Kinga nam potwierdziła, że te rewiry Jarosława Królewskiego. Ujawnione fakty. Tak, poujawnialiśmy już, no ale jeśli Kinga ma nas zamiar wyciszać, ilekroć wspomnimy o Wiśle Kraków, to musimy chyba jakoś przejść do kolejnych tematów. Znaczy, Kuba, jeszcze jest kwestia Jerzego Brzęczka, który zostaje i tutaj jest akurat konkret, że będzie miał poszerzone obowiązki, a zarazem 1/4 zarobków, tak? No oczywiście moglibyśmy to jakieś żarty tworzyć, natomiast że więcej obowiązków, mniej pieniędzy, no ale umówmy się. Myślę, że to jest zrozumiałe, to jest pierwsza liga, Wisła musi ciąć koszty i tak oczywiście łatwo jest wyzłośliwiać, ale ja myślę, że to jest dobra decyzja, że akurat Jerzy Brzęczek zostaje na tym stanowisku. Myślę, że on sam byłby największym przegranym tego, gdyby teraz odszedł. Ta łatka przylgnęłaby do niego dosyć mocno, a tak sam ma szansę gdzieś wyprowadzić tą Wisłę. Mamy takie przykłady, na przykład Stokowiec tak w Zagłębiu Lubin swego czasu. Spadł, no oczywiście wszedł już w dramatycznej sytuacji, ale gdzieś sam się mógł dźwignąć i zarazem dźwignąć ten klub. No Jerzy Brzęczek to nie jest aż tak zły trener, od jakiej strony pokazał się w ostatnim czasie, tak? Więc ja myślę, że ma też doświadczenie pierwszoligowe. To też nie jest trener, który nigdy nie pracował w pierwszej lidze i nie zna tej specyfiki. Oczywiście to nie jest tak, że same sukcesy odnosi w pierwszej lidze, ponieważ w Katowicach no tak umiarkowanie wspominają i na hasło Kluczbork kibice GKS-u Katowice stają we łzach. Ale nie wiem, co ty sądzisz. Ja uważam, że no, to jest rozsądek. Tylko znowu chaos, znowu szukanie kogoś nie byłoby dobrym wyborem. Tak, generalnie tak. Generalnie się zgadzam, że Jerzy Brzęczek po pierwsze wydaje mi się, że nie odchodzi, bo dokąd miałby pójść tak naprawdę. Myślę, że trochę spadły jego notowania na rynku trenerskim i jeśli ktoś
na przykład ja, bo ja tak sądziłem, że jego praca w Wiśle się obroni i że to jest trener trochę ponad możliwości Wisły Kraków, bo tak mi się wydawało, bo pamiętam Jerzego Brzęczka z piłki ligowej i wydawał mi się solidnym fachowcem. No tak teraz jego notowania spadły, ponieważ w tej lidze no nie uwiarygodnił się wynikami, a miał naprawdę parę takich okazji, żeby wziąć i wygrać jakiś mecz, bo no jak grasz z Olimpią Grudziądz, która gra 17 lig niżej, no to wypadałoby kiedyś może nawet zwyciężyć. Armia Lecku pobawiona wszystkich piłkarzy, którzy coś grali, też jest rywalem, którego można coś pograć z nim. To prawda. I zastanawiam się tylko nad tym, czy na pewno to rozszerzanie kompetencji Jerzego Brzęczka to jest słuszna droga, bo pierwsza liga to jest krwawe piekło. Ja się w pierwszej lidze urodziłem, przyszedłem na świat. Pierwsza liga to są takie bałuty wśród lig światowych. Większość mojego życia spędziłem w tej pierwszej lidze, zajmując się czy zawodowo, czy kibicowsko, bo tak się składa, że większość mojego życia Łódzki Klub Sportowy nie grał o Mistrzostwo Polski. Masz dowody w postaci wymyślonego hasła. To jest w zasadzie twój wirtualny PESEL. To prawda. Pierwsza liga, styl życia, to ja to w ziemi wymyśliłem i mam z tego nic, ponieważ tak to jest w pierwszej lidze. Coś zrobisz, ale to nic nie znaczy, nikt tego nie docenia. No to jest liga cholernie ciężka. I ostatnio właśnie rozmawiałem z kibicami Wisły na ten temat. Pierwsza liga, no jest nieznana, ale dlaczego uważacie, że jest trudna? Ja spieszę z wyjaśnieniem, że pierwsza liga jest dlatego cholernie trudna, że tutaj naprawdę, tak jak w Ekstraklasie, często idziemy tą kalką, że nie ma zupełnie różnicy, czy to jest pierwszy zespół, czy ostatni, wynik jest totalnym randomem. No nie do końca, ponieważ mamy grupę klubów, które od wielu, wielu lat utrzymują się w top 10 Ekstraklasy, czy top 8. I ta rotacja, pierwsze, ósme miejsce, no jest spora, to jest 8 miejsc, ale jednak no, nie ma tak, że Lech Poznań spada z ligi, nie ma tak, że Legia mimo fatalnego sezonu spada z ligi, nie ma tak, że Pogoń Szczecin drży obyt i tak dalej. Są pewne stałe, są pewne konstans, że okej, jest rotacja 5 miejsc w dół, 5 miejsc w górę. Czekam, do czego zmierzasz? Zmierzam do tego, że w pierwszej lidze możesz być Beniaminkiem, jak Górnik Łęczna na przykład, jak Warta Poznań, jak ŁKS Łódź i wiele innych klubów po drodze, i na tej fali Beniaminka zrobić awans do Ekstraklasy na przykład, albo przynajmniej bardzo wysokie pozycje, niemal wyłącznie na tej euforii, że możesz być Chrobrym Głogów, który ma budżet powiedzmy X, i Miedzią Legnica, który ma budżet 2X, i tego na Murawie nie zawsze. To na Murawie pod Beskidzie nawet, tak? Pod Beskidzie tegoroczne, czy GKS Tychy, tak? Tak, to tutaj w Ekstraklasie te dysproporcje finansowo-organizacyjne łatwiej jest przekuć na wynik sportowy. Nie jest to jeden do jednego. Że masz więcej pieniędzy, to masz lepszych piłkarzy. Nigdy nie jest. No, Wisła Płock chociażby, tak? Radomiak nawet. Tak, nie jest tak w Ekstraklasie. Natomiast o ile w Ekstraklasie oszacowałbym to, że jeśli patrzysz sobie na tabelę budżetów, to ona potem mniej więcej gdzieś tam złapie kontakt z rzeczywistością i tą tabelą po prostu wyników na koniec. Tak w pierwszej lidze random jest totalny. Tutaj możesz naprawdę wydać furę pieniędzy, jak ŁKS na przykład, i nie zdziałać nic totalnie. Możesz wydać furę pieniędzy i zrobić awans, tak jak Miedź Legnica, gdzie ściągnęła piłkarzy o jakości wielokrotnie przewyższającej pierwszą ligę i to się opłaciło. Natomiast wydawało ci by się też mogło i dalsze losy na przykład piłkarzy UKS-u, takich jak Rygard, gdzie teraz gra fantastycznie w Szwecji, pokazują, że ci piłkarze w teorii gwarantowali jakość, a w praktyce było gówno, niestety. Mogę już do końca odcinka po prostu się śmiać z tego, że Rygard fantastycznie teraz gra, fantastycznie. Jest piłkarzem, który grałby w Ekstraklasie pierwsze skrzypce w UKS. Kolejną powtórkę dzisiaj widziałem. On biegł. Ja nie widziałem go, ja w Łodzi był pół roku czy tam więcej i on nie biegł w ogóle. Nawet jak się spóźniał na tramwaj, to nie biegł. Nawet jak biegł sprawdzić stan konta, czy nadal zero, to nie biegł. A tam biegł i strzelił gola. Wziął i strzelił gola. Próbując przetłumaczyć pierwszoligowe na Wisło-Krakowe, bo to światy, które się zbliżają, ale jeszcze nie są w tym samym, sugeruję, że ta liga jest po prostu dużo bardziej nieprzewidywalna niż się wszystkim wydaje. Oczywiście największą nadzieję, jeśli oglądają nas kibice Wisły-Kraków, powinni mieć w tym, że ty zająłeś jakieś stanowisko i futbolowi bogowie, jak i również nie tylko, teraz zrobią co tylko mogą, żeby z ciebie zakpić, więc Wisła-Kraków będzie wygrywać absolutnie wszystko. Ja pamiętam te narracje, kiedy Arka Gdynia, tak, i ŁKS wygrywały wszystkie mecze na początku, że ta pierwsza liga jest taka beznadziejna, bo ŁKS i Arka spadły, były dziadostwem w Ekstraklasie, a od razu tu wygrywają wszystkie mecze. Przypomnij mi, jak się skończył tamten sezon.
Ireneusz Mamrot zrobił podwójny brak awansu, bo zrobił brak awansu z Arką Gdynia i brak awansu z ŁKS-em, mimo że był i tu, a potem jeszcze zrobił brak wyniku z Jagiellonią Białystok, bo to był kiedy trzeci. Wasz poranek z Ireneuszem Mamrotem? Spokojnie, muszę do tego dojrzeć. Jeszcze dobrze. Nie jestem tak gotowy. Jeszcze jestem tak gotowy. Natomiast, bo mówiłem o tym, że możesz wydać furę pieniędzy i zostać niczym w pierwszej lidze, że kompletnie się to nie przekłada, bo też dlatego trochę, że w pierwszej lidze wychodzi ci ta twoja kapela, szykowana na hiszpańskich, pięknych, równiutkich murawach. Wychodzą ci wszyscy goście w Nowym Sączu, w deszczu, na Dawida Szufryna. I nie jesteś w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Rozmawiam ostatnio z jednym z zawodników pierwszoligowych i on powiedział fajną rzecz na temat roli faworyta w pierwszej lidze. Że w pierwszej lidze, jak jesteś faworytem, 15 minuta i już masz ciepło. Bo no kurde, 0-0. Nie jest dobrze, nie? Akcje zaczynają się rwać. No, grałbyś swoje, ale jesteś faworytem. Powinieneś już wygrywać. Jest 15 minuta i trochę zaczyna ci się spieszyć, bo jak nie strzelisz do przerwy, to potem już nie strzelisz. I drużyna, która nie jest faworytem z kolei, z każdą minutą rośnie. Wybiliśmy w aut, nie? Oni świętują, tak jak Chiellini we Włoszech. Wszyscy, cieszynki, koszulka na głowę. Wybiliśmy w aut, kolejna akcja się udało. No i w miarę przebiegu meczu ten faworyt coraz bardziej się kurczy w sobie, a ci po tych 7 wybiciach w autach są już tak nakręceni. No. Wiesz co, nie ufam takim ogólnikom jednak, że zawsze tak się dzieje. Ja rozumiem, co chcesz, że to jest element przesady, ale też wiesz, żebyś zachowali pokorę w tym, nie? Wspomnę, że w pierwszej lidze zawsze trzeba stawiać na tego, kto nie jest faworytem Buchmacherów. Tylko podkreślam po prostu to, jak bardzo w pierwszej lidze grę odgrywają czynniki, na które nie do końca masz wpływ jako dyrektor sportowy, jako nawet trener. Bo patrząc sobie na przykład na Koronę Kielce, która ostatecznie zrobiła ten awans, no to nie wydaje mi się, żeby ta gra ich momentami była tak jakościowa, jak na przykład gra Arki Gdynia, która chwilami była naprawdę o mega wysokiej jakości. Tylko Arka w kluczowych momentach, no niestety, ale zrobiła to, co Arka często robi w kluczowych momentach. Każda liga jest do pewnego stopnia nieprzewidywalna, tak? To też trzeba mieć na uwadze. Ja zdecydowanie teraz można powiedzieć, że jest po prostu więcej przesłanek wskazujących na to, że ta pierwsza liga jest trudna niż łatwa. Że spadkowicze z ekstraklasy raczej częściej mają ciężary niż mają autostradę do powrotu. Tak po prostu uczy historia. To, czego uczą się również beniaminkowie ekstraklasy, że no w ostatnich latach raczej padali jak muchy. I to powinien być dla nich jakby wykładnik. Więc cóż, może być bardzo różnie. Być może Jerzy Brzęczek złapie to za karby. Być może ta marka Wisły Kraków będzie sprawiać, że piłkarze bardzo chętnie, również bardzo dobrze będą ściągać. Ale być może nic z tego, co powiedzieliśmy o nieprzewidywalności i trudności pierwszej ligi, nie sprawdzi się w stosunku do Wisły Kraków w przyszłym sezonie. Ale po prostu są pewne przesłanki, by sądzić, że będzie inaczej. Na pewno no to będzie nowy zespół. To będzie zupełnie nowy zespół, budowany praktycznie od zera. Więc no, to naprawdę nie musi być. Gdyby na przykład Wisła spadła z tym składem i zachowała większość tych przeklętych obcokrajowców, to ja bym jednak uważał, że no, byłaby dużym faworytem do awansu, ponieważ no, to byli zawodnicy jednak jakościowi, z którymi być może Jerzy Brzęczek, gdyby dłużej popracował, to by przyniosło efekty. Ale tutaj ewidentnie będzie budowa zupełnie nowego zespołu, on powoli powstaje. A to będzie grupa ludzi, którzy jakoś nie znają się bardzo dobrze, nie mają wypracowanych tych automatyzmów, więc to naprawdę może być bardzo, bardzo różnie. Jak będzie na pewno ciekawie. Tyle mogę powiedzieć. To sporawo. Prawie tyle, co przy stole konferencyjnym na Wiśle Kraków. Ja nie muszę. Mnie ich nie posądzał o spadek Wisły Kraków. Przypomniało mi się, dlaczego jeszcze tak? Ta pierwsza liga jest jaka jest. Bo zobacz na budżety, właśnie jeśli chodzi o pierwszą ligę. Jak masz, tak nie wiem, podejrzewam, że ten top ligowy, 15-18 baniek mniej więcej, tak mi się wydaje, że to jest taki już ekstraklasowy w sumie budżet. No bo taki musisz mieć, jak chcesz walczyć o ekstraklasę. Natomiast no ten dół, no to są, nie wiem, 4-5. I w całym tym środku masz drużyny o bardzo zbliżonych budżetach. I skoro mają bardzo zbliżone budżety, no to nie wypracujesz tym budżetem przewagi piłkarskiej. A skoro nie wypracujesz tej przewagi piłkarskiej, no to znowu potęguje ten random, że są drużyny bardzo zbliżone, że nie ma takich kopciuszków, którzy odstają o kilka poziomów w dół. I nie ma też takich, którzy mają aż taką tą przewagę budżetową, żeby ją spieniężyć po prostu. Śledzisz dłużej pierwszą ligę, więc zaufam. Ja jeszcze zwrócę Wiślakom uwagę na przykład Miedź Legnica, która była zawsze bardzo poukładanym klubem,
ale po spadku też to nie było tak, choć wciąż zachowała wielką płynność finansową, choć zostawiła nawet trenera, to nie było tak, że oni od razu zaczęli marsz do ekstraklasy, musieli się troszeczkę zaadaptować i dopiero wtedy znowu byli drużyną, która była w stanie wywalczyć awans. No ale też kręcimy się wokół tego tematu. Tak, chociaż z Miedzią to trzeba jeszcze podkreślić bardzo mocno, bo to nie jest tak, że tylko ŁKS się skompromitował z Górnikiem Łęczna, bo kiedy była ten pościg barażowy i Górnik Łęczna chyba na przestrzeni 14 meczów wygrał, nie wiem, jeden czy dwa, no to Miedź Legnica, ja nawet korespondowałem poprzez Twittera z kibicami Miedzi, że tak, w barażach was pukniemy, awansujemy do baraży i was pukniemy. No i Miedź, ta wielka, mocarstwowa Miedź, która już wtedy miała super budżet, świetnych piłkarzy i generalnie wielki porządek w gabinetach i nie tylko, no zajęła siódme miejsce, nawet do baraży się nie doślizgała, a przecież w teorii powinna pierwszą ligę znać jak własną kieszeń, bo dopiero co z niej robiła awans. Więc jeśli miałbym coś poradzić Wiślaką, to porzućcie nadzieję. Nie ma sensu w ogóle się łudzić, że coś dobrego was tu czeka. Tylko Emil Cioran jako do biblioteczki będzie jakoś to będzie. Trzeba nauczyć się czerpać przyjemność z tego bólu, który pierwsza liga co tydzień nam zafunduje. Pamiętajcie, będzie wasze mecze, komentował Marcin Fedek. Będą one rozgrywane czasem w niedzielę o 12:40 w Niepołomicach albo jeszcze w jakimś innym miejscu. Pamiętajcie, ten ból kiedyś przyniesie wam jeszcze więcej bólu. Nie będzie żadnej rekompensaty na końcu tej ścieżki. Po prostu musicie się nauczyć z nim żyć. Musicie nauczyć się jeść ból chochlą, a nie łyżką. Tak, to jest szczera prawda. Mam nadzieję, że władze Wisły są tego świadome, bo takie były. No, zrobiliśmy błędy, ale teraz to w sumie może nie zrobimy błędów i nie wiem, czy oni są świadomi, że ilości bólu, który na nich czeka, już się ustawił za rogiem, są gigantyczne. Przeogromne. Bóg stoi za rogiem i... Tak. Już sobie ostrzykunkę na nich. Ból. Co tu ciekawego na czacie? Tak, Wisły. No właśnie, poczytaj czat, bo mało dzisiaj czata było dzisiaj w audycji. Było stwierdzenie, że wuja będzie jak Ferguson. Tak on fabułę ma nad realiów. No może będzie, no, a może nie będzie. A i czy mówiliśmy już o Brzęczku za ćwiartkę wynagrodzenia? Mówiliśmy. I to jest. Tak, to nie jest to coś jakiegoś szokującego, jest to rozsądne. Jerzy Brzęczek też nie ma zbyt mocnej karty negocjacyjnej, żeby. Słuchajcie, spadłem, zarabiałem ekstraklasowe pieniądze, ale dajcie mi podwyżkę. Jest inflacja na poziomie 78% na miesiąc. Więc ja bym to. Prawda. Patrzę, co jeszcze powinniśmy tutaj powiedzieć. Fabian Piasecki w Rakowie Częstochowa. Raków ma szansę na to, żeby mieć w końcu znakomitego napastnika, który ma bardzo określone motywacje, żeby strzelać bramki. Być może problemem napastników Rakowa było to, że oni nie mieli motywacji. Fabian ją ma. Fabian ma plakaty w swoim domu, mogę zdradzić, że plakaty wszystkich klubów tureckich drugiej ligi. Wszystkie kluby, jakie tam są, Fabian ma ich plakaty. Ponieważ wie, że po jednym dobrym sezonie może tam wyjechać i zarobić takie pieniądze, że się ustawi do końca życia, bo kariera nie jest długa. Oczywiście Fabian, troszeczkę przejaskrawiam. Cieszę się twoim transferem. Myślę, że jest to zawodnik idealnie skrojony pod Raków i jeśli ten transfer nie wypali, to moje serce zostanie złamane. Ale to fajne, co mówisz, bo mi się wydaje, że to może tak być. Fabian Piasecki wstaje, wielki słownik polsko-turecki, potem rozmówki polsko-tureckie. Już umie wszystko, już naprawdę zagadał nawet Hakana Şükür'a, jeśli chodzi o jakieś tureckie zwroty. Synonimy, piękna poezja, wszystko ma ogarnięte, tylko brakuje tej oferty. Brakuje, żeby w końcu ktoś go ściągnął. Ten gdzieś tam spor. No czekamy wszyscy na to, bo wszyscy... Kuba, nie ma takiej samotności, jaką odczuwają, jaki odczuwa klub turecki, którego nazwa nie kończy się na spor. Ja jeszcze rozumiem, jak jesteś Besiktasem albo Galatasaray, no to czy Fenerbahçe, tak? To osobna liga, tak? Legenda, ale te wszystkie pozostałe kluby, jesteś tym jedynym, który nie ma na spor. To naprawdę musi być. Mi jest przykro naprawdę, jak widzę taką nazwę. To jest prawda, choć mam nadzieję, że jeszcze są opcje zmiany nazw, tak jak to czasem bywa. Na przykład Wrocław Soccer Club
to być może w Turcji jest podobnie. Wiele wskazuje na to w ogóle, że nie dojdzie do... Właśnie, mówiłeś, że tu jednak ta przygoda może zostać dosyć raptownie zakończona. Co się stało? Co się stało? Czy jednak saudyjski książę nie znalazł czasu, żeby wysłać Skype'em cokolwiek? Właśnie chyba wydaje mi się, że wrocławianie się zorientowali, że to nie wypali, że to by nic nie dało, to nic by nie dało. Nawet jakby byli Saudyjczycy drudzy w kulach, to że to by nic nie dało, bo żal, bo ja liczyłem mimo wszystko, że jakiegoś, że kogoś przywiezie Hartling z Piotrowskim. Właśnie w turbanie, jakimś tym, no takiego gościa może w jakimś takim szlafroku albo w futrze. Bo to jest taki nowoczesny Saudyjczyk. To nie jest taki Saudyjczyk, jak wy sobie wyobrażacie, tylko to jest taki nowoczesny Saudyjczyk, który ubiera się u Prady. I wtedy byśmy mogli się znowu pośmiać, jak on by z parasolką szedł, że nie lubi fleszy, tak jak Van Nali. Natomiast no, chyba do tego nie dojdzie. Chyba zbyt wcześnie zostały ucięte negocjacje i trochę jestem rozczarowany, no ale z drugiej strony i tak tyle radości, co nam dali, to dało nam nie dał. To był tylko powidok radości. Tylko no wspomnienie, tak. Pewna zapowiedź, mogła być piękną historią, a której nie będzie. Ja jednak widzę w tym więcej bólu, że to nie potrwało jeszcze chociaż tydzień, że nie wypłynęły jakieś nowe fakty, że nie okazało się, że jeszcze zainteresowana doinwestowaniem Wrocław Soccer Club jest spółka zarejestrowana w Luksemburgu. Tego mi brakło, przynajmniej jednej takiej spółki. Światowej, która nie ma absolutnie żadnych produktów, niczego. Limited Gamble and Handling and Development i tak dalej. No szkoda, to by miało potencjał na więcej. Natomiast mecz jest dzisiaj, chciałem o tym wspomnieć, mecz jest dzisiaj. Będziemy go oglądać wspólnie, dzisiaj możemy zaprosić. Tak, będzie z nami też Julek Sipika, więc będzie ktoś, kto powie coś innego niż my i nie będzie na przykład, że nie powołać, żeby było. Więc Julek, chyba że Julek tak wejdzie, tak słuchajcie, Rybusa nie wolno już powoływać i to też będzie sympatyczne, że zapowiedziałem, że tak nie powie, a on tak powie. Ja też zdradzę, że Julek jutro będzie prowadził poranek reprezentacyjny, więc też was zapraszam, oglądajcie, później wystawiajcie oceny, jak Julek wypadł, ponieważ to jest bardzo, bardzo istotne dla Julka, żeby zmierzyć się z ogniem różnych opinii. Dodam, że Julek swój pierwszy poranek oglądał 5 razy, także wiecie, możecie go tam pod gradobiciem pytań, on to później wszystko będzie oglądał. I zapraszam też was do subskrybowania, ponieważ wiem, że tego nie robicie, że oglądacie, ale nie subskrybujecie, co nas niezmiernie cieszy. Tak, to ja się pod tym podpiszę, natomiast chciałem też powiedzieć słowo, tak. Że must watch, ale dzisiaj tym angielskim strzelam jak z karabinu. Jest program Przemka Langiera o Rosji, sportswashingu, tak. Mafii i innych takich rzeczach. Warto to obejrzeć i być może zweryfikować swoje myślenie na temat sportswashingu, albo przynajmniej utwierdzić się w przekonaniu, że to ciężkie bagno i będzie coraz cięższe z każdym kolejnym tygodniem. A, i jeszcze jedną rzecz polecę w sumie. No. Mi Sport się nazywa ta... nie wiem, organizacja, która nagrała ten filmik, Newcastle. Wpiszcie sobie w wyszukarkę YouTube Newcastle Give Me Sport. Muszę przyznać, że to jest top, jeśli chodzi o humor. Julek Sipika poprosił mnie, żebym mu to wysłał, bo obejrzał to raz w towarzystwie moim i Leszka po meczu. Poprosił, żebym mu to wysłał, powiedział, że jego dzień już nie będzie piękniejszy, ponieważ obejrzy sobie od razu ten film. Jak wyszliście, ja to od razu odpaliłem sobie ponownie, muszę przyznać. Ja też obejrzałem to jeszcze dwa razy. Atmosphere, ambition, atmosphere, to jest to, co Newcastle proponuje. Obejrzyjcie, subskrybujcie gol.pl, tak jak Leszek prosił, albo nie subskrybujcie, jeśli jego słowa dla was nic nie znaczą, to nie warto było. A słowo przed dzisiejszym meczem, bo wiadomo, że wejdziemy 20:30 i będziemy głównie rozmawiać o tym, jakie biegi odbywające się tego dnia po Łodzi przeszkodziły ci w dotarciu do mnie. Natomiast no, jakie masz przewidywania przed dzisiejszym meczem? Mi się podoba, że ta Liga Narodów tak galopuje, ale już powstały, no jest smaczek tego meczu. Jest 6-1 i normalnie gdyby był jakikolwiek inny wynik, no to dzisiaj byłyby znowu jakieś ogrywania jakichś zawodników, którzy mało pograli. A tak jest spina w reprezentacji Polski. Miśniewicz zapowiada galowy skład i grę naprawdę na ostro, na bogato. Naprawdę będzie ciekawy mecz i wnioski z niego mogą być w jakiś sposób wiążące. A nie do końca tego się spodziewałem po Lidze Narodów, że będziemy w stanie jakikolwiek inny wiążący wniosek niż to, że zbyt wielu zawodników zostało powołanych. Wiesz co, ja tak teraz sobie przeglądam tutaj internet.
I wydaje mi się, że bardzo bym chciał dzisiaj, pomijając już to, o czym wspomniałeś, że golowy skład, to żeby też już nie testować tych różnych ustawień może. No już mieliśmy te ustawienia, fajnie było momentami, a momentami mniej fajnie, kiedy na przykład Walia C nas goniła, albo Belgia wsadzała na karuzelę. Strasznie zapałem ponownie miłością do 4-2-3-1 i będę się upierał, że chciałbym zobaczyć teraz, jak Polska trochę sobie konsekwentnie pogra w tym ustawieniu znowu parę meczów. Bo też no, nostalgia i sentymentalizm się we mnie odzywają, bo pamiętajmy, że te najfajniejsze mecze to jednak było to 4-2-3-1 za Nawałki. I te obiecujące fragmenty meczu z Holandią, a były takie dwa, to faktycznie wskazują na to, że być może to ustawienie ma przed sobą przyszłość w kadrze. I sam jestem ciekawy, jak Czesław Michniewicz do tego podejdzie, bo coraz częściej słychać takie głosy i to już nie tylko Jan Tomaszewski, który zawsze ma miejsce, żeby smaknąć rózgą, no. Tylko na przykład Dariusz Dziekanowski albo jeszcze inni eksperci. Nie chcę teraz strzelać, kto to powiedział, bo czytałem tylko nagłówki, jak to ja. No sugerują, że ten czas na testowanie trochę się wydłużył. Oczywiście przez to, jak wygląda kalendarz meczów reprezentacji Polski, ale teraz już do Mundialu nam nie zostało wcale tych prób niesłychanie dużo. Tak naprawdę będziemy mieć dzisiejszy mecz, potem dwa we wrześniu, no i już seria sparingów przed samym Katarem. I też myślę, że to jest ten czas, kiedy fajnie by było sobie wyklarować jakiś plan A, bo poszukujemy tak naprawdę, wydaje mi się, planu B jednak mimo wszystko, tymi testowaniami najróżniejszymi. No, dla mnie ustawienie z dwoma napastnikami, no musisz gdzieś jednak mieć przy liczbie napastników, z których ewentualnie Polska może skorzystać przy niekorzystnym wyniku, no ja na przykład spodziewam się, że tak, to też trzeba wypracować, że ja rozumiem twoją miłość do ustawienia 4-2-3-1, ale no tych dwóch, coś innego też czasami może być potrzebne. No, być może masz rację. Być może masz rację, zwłaszcza, że przy Nawałce też czasem Milik grał z Lewandowskim i to było takie trochę zmodyfikowane tak naprawdę to 4-2-3-1, bo ten jeden napastnik grał trochę głębiej. Natomiast no, zgadzam się z tobą, ale chciałbym... Ale dzisiaj musimy zobaczyć taką drużynę, jakby to był naprawdę ważny mecz, prawda? Do tego się zbiegło. Trzy spotkania były, ten oklep z Belgami i dzisiaj naprawdę taki solidny test tego, ile ten skład galowy, choć bez Bednarka, także... Tu już jest problem. I chyba Krychowiaka również, tak? On za kartki. Tak jest szokujące, że za kartki. No i bez Rybusa. No tak, zobaczymy. Ale to pogadamy o tym wieczorem. A tak naprawdę to nie, bo będziemy znowu rozmawiać o padoku, koniach, Formule 1, muzyce, punkach, oj, Electric Root Boys i tak dalej. Więc zapraszamy na ten wieczór z nami. Powtórzymy te wszystkie dowcipy z ostatniego wieczoru z nami, kiedy oglądaliśmy wspólnie Holandię, teraz sobie obejrzymy wspólnie Belgię, a potem będzie koniec zgrupowania, koniec mistrzostw, do widzenia. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy, bo aktualnie żyjemy od meczu do meczu. Non-stop mecze, rzeczywiście. Non-stop. Reprezentacja powinna grać codziennie jakiś mecz. Trudy sezonu powoli czuć w, no powiedziałbym w wątrobie, ale wódka, ale nie piję. Dobra, to był poranek. Zbigniew Herbert, skoro przy wątrobie, to nawiążmy do jakiegoś innego cytatu. Zbigniew Herbert powiedział ładnie, wątroba to nie dżentelmen. To nie dżentelmen. Bardzo fajne hasło na początek tego wtorkowego dnia. Życzymy wam udanej doby. W miarę relatywnie i mało płaczu po tym, co nam zrobiło. Musimy bólu, który będziecie musieli jeść wyłącznie łyżką, a nie chochlą, ponieważ to już jest sukces. Tak, to prawda. I do zobaczenia wieczorem przy meczu z Belgią. Postaram się do tego czasu odświeżyć, może nawet ogolić. A część z nas też nawet wymyśli sobie jakieś fajne hasełka, które nie są nazwami rozdziałów książki Emila Cierana. To się nie uda, to się nie uda. Tylko może cytaty Cierana i rozdziały Cierana. Może się nie udać. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Miło było z wami posiedzieć tę godzinkę z rana. Idziemy zjeść śniadanie.